aus dem Johannesevangelium zuerst aus Kapitel 2. Ewangelia na najpierw z drugiego rozdziału. Vers 11. 11 wiersz. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Und aus Kapitel 4. I z czwartego rozdziału. Vers 54. 54 wiersz. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Und aus Kapitel 20. I z 20 rozdziału. Vers 30 und 31. Wiersz 30 i 31. 20 rozdział, 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Als der Herr Jesus hier auf dieser Erde war, da hat er viele Wunder getan. Gdy Pan Jezus był tutaj na tej ziemi, to uczynił wiele cudów. Die Wunder waren nicht der Hauptgrund, warum er hier war. Te cuda nie były głównym powodem, dlaczego on tutaj na tej ziemi się pojawił. Er war hier auf dieser Erde, um eine gute Botschaft zu verkündigen. On tutaj przyszedł na tą ziemię, aby głosić dobrą nowinę. Er hat hier auf dieser Erde Gott offenbart. I on na tej ziemi objawił Boga. Aber seine Botschaft wurde bestätigt durch die Zeichen und Wunder. Ale jego poselstwo zostało tutaj potwierdzone przez znaki i cuda. Im Johannesevangelium werden uns nicht sehr viele Wunder des Herrn Jesus berichtet. I tu w Ewangelii Jana jest dużo opisanych tych cudów Pana Jezusa. Insgesamt sind es nur 8 Wunder, die Johannes uns mitteilt. Sumarycznie jest tylko 8 cudów, o których tutaj nam przekazuje wieść Jan. 7 Wunder, die der Herr Jesus getan hat vor dem Kreuz. 7 cudów, które Pan Jezus uczynił przed krzyżem. Und ein Wunder, das er getan hat als der Auferstandene. I jeden cud, który on uczynił, gdy już zmartwychwstał. Und hier in Kapitel 20 haben wir gelesen, warum Johannes diese Zeichen aufgeschrieben hat. I w 20 rozdziale Jana, w tym 30-31 wierszu, które czytaliśmy, jest przez Jana objawione, dlaczego Pan Jezus te cuda uczynił. Er hat sie aufgeschrieben, damit wir glauben. I Jan tutaj je wszystkie spisał po to, abyśmy wierzyli. Und wir sollen erstens glauben, dass Jesus der Christus ist. I po pierwsze powinniśmy wierzyć, że Jezus jest Chrystusem. Diese Zeichen machen deutlich, dass er wirklich der Messias ist, der im Alten Testament angekündigt war. Bo wszystkie te znaki dobitnie o tym świadczą, że on jest tym Mesjaszem, który w Starym Testamencie był przepowiadany. Zweitens sind sie geschrieben, damit wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist. A po drugie, zostały one tutaj zapisane, abyśmy wierzyli w to, że on jest Synem Bożym. Und drittens sind sie geschrieben, damit die, die glauben, Leben haben in seinem Namen. I po trzecie, są spisane tutaj po to, aby wszyscy ci, którzy wierzą, mieli życie w imieniu Jego. Zu diesen 3 Punkten muss ich kurz noch etwas sagen. I teraz na wstępie, co do tych 3 punktów, chciałbym troszkę je rozwinąć. Im Alten Testament war der Messias angekündigt. Już w Starym Testamencie był zwiastowany Mesjasz. Und in Johannes 1 lesen wir schon, dass einige da waren, die ihn erkannt haben als den Messias. I w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy już o takich osobach, które poznały go jako tego obiecanego Mesjasza. Andreas sagt seinem eigenen Bruder Simon, wir haben ihn gefunden, den Messias. Andrzej opowiedział o tym swojemu własnemu bratu Piotrowi,
Myśmy znaleźli tego, który jest Mesjaszem. Und Philippus sagt es dem Nathanael. Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten gesprochen haben. I Filip również opowiedział o tym Nathanaelowi, mówiąc: Myśmy znaleźli tego, o którym mówili Mojżesz i prorocy. Wer es also erkennen wollte, der konnte erkennen, dass der Herr Jesus der Christus ist. A więc kto chciał to poznać i był ochotnego serca w tym względzie, ten mógł to poznać. Aber sein Volk im Großen und Ganzen wollte ihn nicht. Ale ogółem cały naród nie chciał go przyjąć. Und dann hat er diese Wunder getan, um zu zeigen, ja, ich bin wirklich der Christus. I on czynił te cuda, aby pokazać to, że tak, rzeczywiście, ja jestem Chrystusem. Das zweite, er ist der Sohn Gottes. A po drugie, on jest Synem Bożym. Und da möchte ich gerne drei Aspekte unterscheiden. I tu chciałbym teraz wyróżnić trzy aspekty tego, tego stwierdzenia. Erstens, er ist der ewige Sohn Gottes. Gott selbst, Gott der Sohn. Po pierwsze, on jest tym wiecznym Bogiem. Bogiem Synem, samym Bogiem. Das ist er immer gewesen. To jest ten, który zawsze istniał. Er hat nie aufgehört es zu sein. I nigdy nie przestał istnieć. Er ist der ewige Sohn, der ewige Gott, Gott der Sohn. On jest tym wiecznym Bogiem, tym Bogiem Synem. Als Johannes dieses Evangelium schrieb, da gab es schon Menschen, die das leugneten. Bo gdy Jan pisał tą Ewangelię, to już na świecie istnieli tacy ludzie, którzy zaprzeczali temu. Es gab Menschen, die sagten, ja, er hat als Mensch hier gelebt, aber er ist nicht ewiger Gott. Byli tacy ludzie już wtedy, którzy twierdzili, owszem, on żył tutaj na tej ziemi jako człowiek, ale on nie jest wcale wiecznym Bogiem. Aber es gab auch Menschen, die sagten, ja, er ist der Sohn Gottes, aber er war nicht wirklich Mensch. Ale też i byli tacy ludzie, którzy też twierdzili, że tak, on jest tym wiecznym Bogiem, ale on nigdy nie stał się prawdziwym człowiekiem. Aber im Glauben verstehen wir, er ist der ewige Gott. Ale my we wierze możemy to zrozumieć i poznać, że on jest tym wiecznym Bogiem. Und er wurde Mensch. I on stał się rzeczywiście człowiekiem. Und er hört nicht auf, Mensch zu sein. I on nigdy nie zaprzestał być człowiekiem. Und ab dem Moment, wo er Mensch wurde, bo od tego momentu, gdy on stał się człowiekiem na tej ziemi, ist er Gott und Mensch in einer Person. Jest on dalej Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Diese Zeichen, von denen Johannes uns berichtet, beweisen es. I te wszystkie cuda, o których tu Jan wspomina w swojej Ewangelii, one to dowodzą. Also wenn wir an den Herrn Jesus als den Sohn Gottes denken, dann denken wir erstens daran, er ist der ewige Gott, Gott der Sohn. Gdy pomyślimy o Panu Jezusie jako o tym Synu Bożym, to najpierw musimy zawsze o tym pamiętać, że on jest tym wiecznym Bogiem. Zweitens denken wir auch daran, auch als Mensch ist er Sohn Gottes. Po drugie, musimy zawsze o tym myśleć, że on jako człowiek zawsze był Bogiem. Er ist nämlich gezeugt von Gott, dem Heiligen Geist. Dlatego, że on został poczęty przez Boga Ducha Świętego. Deswegen ist auch der Mensch Christus Jesus als Mensch Sohn Gottes. I dlatego ten człowiek Chrystus Jezus jest też i Synem Bożym. Ich möchte gerne zwei Stellen lesen. I chciałbym do tego przeczytać dwa miejsca. Zuerst Johannes 1, Vers 1. Najpierw z tej Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Da haben wir den Herrn Jesus als den ewigen Gott, Gott den Sohn, das Wort war Gott. I tu oglądamy Pana Jezusa jako tego wiecznego Boga, to Słowo, które było Bogiem. Dann lesen wir einen Vers aus Lukas 1.
I przeczytajmy jeszcze jeden wiersz z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału. Lukas 1, vers 35. 35 wiersz. Łukasza 1, 35. I odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Hier haben wir den Herrn Jesus als Menschen. Tu oglądamy Pana Jezusa jako człowieka. Gezeugt von dem Heiligen Geist. Poczęty przez Ducha Świętego. Und deswegen auch als Mensch Sohn Gottes. I to dlatego też i będąc człowiekiem jest Synem Bożym. Und Lukas fügt hinzu, er ist das Heilige. A Łukasz do tego jeszcze dodaje, że on jest świętym. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist, każdy, który tutaj znajduje się dzisiaj w tej sali, der hat einen Vater, einen Menschen als Vater, der ihn gezeugt hat, ma swojego ojca jako człowiek, ojca, który go spłodził, und er hat die Erbsünde in sich. I każdy z nas posiada ten grzech odziedziczony od rodziców w sobie samym. Aber der Herr Jesus ist gezeugt von dem Heiligen Geist. Ale Pan Jezus został poczęty przez Ducha Świętego. Sünde ist nicht in ihm. I w grzechu nie ma w nim. Er ist das Heilige. On jest świętym. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten Aspekt, wenn wir an ihn als den Sohn Gottes denken. I teraz przejdźmy do trzeciego aspektu, jeżeli o nim myślimy jako o tym Synu Bożym. Und da lesen wir einen Vers aus Römer 1. I w tym celu przeczytajmy z Listu do Rzymian, pierwszego rozdziału, vers 4. Czwarty wiersz, List do Rzymian 1:4, który według Ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Hier haben wir den Herrn Jesus als den, der aus den Toten auferstanden ist. Tu oglądamy Pana Jezusa jako tego, który powstał z martwych. Und Paulus sagt, als der auferstanden ist er als Sohn Gottes erklärt. I Paweł mówi o nim, że ten zmartwychwstały został tutaj przedstawiony jako Syn Boży. Und der Beweis dafür ist diese Kraft, die Leben aus dem Tod hervorbringt. A dowodem na to jest to, ta moc, która wywiodła życie ze śmierci. So haben wir den Herrn Jesus, den ewigen Sohn Gottes. A więc oglądamy Pana Jezusa jako tego wiecznego Syna Bożego. Wir haben ihn als Mensch, als Sohn Gottes, weil er gezeugt ist von Gott dem Heiligen Geist. Oglądamy go również jako człowieka, jako Syna Człowieczego, który został poczęty przez Ducha Świętego. Und wir sehen ihn als den Auferstandenen. Ale również je oglądamy go jako tego, który jest zmartwychwstały. Und auch als auferstanden ist er als Sohn Gottes bestimmt. I on jako ten zmartwychwstały został ustanowiony Synem Bożym. Czy potwierdzony Synem Bożym. Jetzt kommen wir zu dem dritten Grund, warum Johannes diese Zeichen berichtet. I teraz możemy przejść do trzeciego powodu, dlaczego Jan w swojej Ewangelii opisał te cuda, które uczynił Pan Jezus. Wir haben das gelesen in Johannes 20, vers 31. Czytaliśmy o tym w Ewangelii Jana 20, rozdział 31 wiersz. Damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Abyście wierzyli i mieli żywot w imieniu Jego. Die Glaubenden, denen schenkt er Leben. Bo tym wierzącym On daruje życie. Und was ist das für ein Leben? A jakiego to jest rodzaju życie? Es ist nicht das natürliche Leben. Das haben wir von Geburt an. To nie chodzi o te nasze naturalne, cielesne życie, bo takie posiadamy od chwili narodzenia. Das Leben, das uns Johannes zeigt, das Gott dem Glaubenden schenkt, ist das ewige Leben. Bo to życie, które tutaj Jan pokazuje wszystkim tym, którzy wierzą, to jest życie wieczne. Es ist nicht nur Leben, das nicht aufhört. I to nie tylko jest życie, które nigdy nie ustanie. Es ist nicht nur Leben auf dieser Erde in der Zeit des tausendjährigen Reiches.
To nie tylko jest to życie w czasie tego, na tej ziemi, w czasie tysiącletniego Królestwa Pokoju. Es ist Leben in einer besonderen Qualität. Ale to jest życie szczególnego rodzaju jakości. Leben im Überfluss. Jest to życie w obfitości. So steht es in Johannes 10. Tak jest napisane dokładnie w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. Und dieses ewige Leben, das hat eine Fähigkeit. I ten rodzaj życia wiecznego ma jedną szczególną cechę. Es hat die Fähigkeit, Gott als Vater zu erkennen. Ono posiada zdolność rozpoznawania Boga jako Ojca. Das ist das, was der Jesus in Johannes 17 sagt. To jest właśnie to, o czym powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Dies aber ist das ewige Leben. To jest to życie wieczne. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Aby oni Ciebie, tego jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa poznali. Das bedeutet den Vater erkennen und den Sohn. I to oznacza poznać właśnie Ojca i Syna. Und dieses ewige Leben hat eine Heimat. I to życie wieczne ma również swoją ojczyznę. Und wo ist die Heimat dieses ewigen Lebens? A cóż to za ojczyzna tego życia wiecznego? Es ist das Vaterhaus. To jest dom ojcowski. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was der Jesus in Johannes 14 sagt? Czy już kiedyś się zastanawiałeś nad tym, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale? Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. W domu Ojca mojego jest wiele mieszkań. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. A ja odchodzę, aby wam przygotować miejsce. Und ich komme wieder und hole euch zu mir, dass ihr dort seid, im Haus meines Vaters. I ja powrócę znowu, aby was zabrać, abyście byli w domu Ojca mojego. Wer wird einmal dort sein im Vaterhaus? A więc kto kiedyś będzie tam w tym domu ojcowskim? Abraham wird dort nicht sein. Tam nie będzie Abrahama. Er ist auch ein Glaubender. A przecież on też jest człowiekiem wierzącym. Er glaubte Gott und Gott rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. My czytamy o nim, że on uwierzył Bogu i Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Er hat auch einen Platz in der Gegenwart des Herrn Jesus. I on również będzie miał miejsce w otoczeniu Pana Jezusa. Aber wird nicht im Vaterhaus sein. Ale nie będzie przebywał w domu ojcowskim. Auch David nicht. Również Dawid tam nie będzie przebywał. Auch Salomo nicht. Nie będzie tam również Salomona. Auch die Propheten Jesaja und Jeremia nicht. Ani tam nie będzie proroków Izajasza ani Jeremiasza. Und auch Johannes der Täufer nicht. Nie będzie tam również i Jana Chrzciciela. Sie sind alles Glaubende. To wszystko są osoby wierzące. Aber sind Glaubende, die zur Zeit des Alten Testamentes gehören. Ale są to wierzący, którzy należą do okresu Starego Testamentu. Sie sind auch von neuem geboren. Naturalnie i oni otrzymali te nowonarodzenie. Sie haben ihren Platz im Reich. I oni będą mieli swoje miejsce w Królestwie. Und sie werden in Ewigkeit auf der neuen Erde wohnen. I również i oni będą w wieczności mieszkali na nowej ziemi. Aber sie haben keinen Platz im Haus des Vaters. Ale nie posiadają miejsca w domu ojcowskim. Im Haus des Vaters sind die, die das ewige Leben haben. Bo w domu ojcowskim są wszyscy ci, którzy mają życie wieczne. Das sind die, die an den Herrn Jesus glauben in dieser Gnadenzeit. To są wszyscy ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa w obecnym czasie łaski. Die glauben an den Herrn Jesus, den Sohn Gottes. Którzy będą wierzyli w Pana Jezusa jako Syna Bożego. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Jakże wielki to jest przywilej i jak wielki podarunek. Im Haus des Vaters gibt es eine Wohnung. Bo w domu ojcowskim są, czy jest mieszkanie. Und da steht sozusagen dein Name an der Tür. I tam można by powiedzieć nawet na drzwiach jest przybita wizytówka z twoim nazwiskiem. Da wirst du in Ewigkeit einen Platz haben. Tam po całą wieczność będziesz miał swoje własne miejsce. Das ist die Heimat des ewigen Lebens. To jest ojczyzna tego życia wiecznego. Ich möchte jetzt gerne kurz diese acht Wunder im Johannes Evangelium vorstellen.
I chciałbym teraz króciutko tych 8 cudów, które są opisane w Ewangelii Jana, przedstawić. Und wir werden überlegen oder sehen, dass sie zeigen, dass der Herr Jesus der Christus ist. I my będziemy mogli to zauważyć, że one wszystkie pokazują, że Pan Jezus jest Chrystusem, dass er der Sohn Gottes ist, że on jest Synem Bożym. Und wir wollen etwas lernen über das ewige Leben. I z tego będziemy mogli się nauczyć coś, jakim jest życie wieczne. Johannes macht es uns einfach. Jan nam to bardzo ułatwia. Das erste Zeichen ist Johannes 2. I pierwszym znakiem to jest znak opisany w drugim rozdziale jego Ewangelii. Der Herr Jesus macht aus Wasser Wein. Czytamy tam w tym rozdziale, że Pan Jezus uczynił z wody wino. Zuerst einmal einen praktischen Gedanken. Najpierw chciałbym wymienić taką całkiem praktyczną myśl. In Römer 12 lesen wir: Freut euch mit den sich freuenden und weint mit den weinenden. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, mamy takie zalecenie zapisane: cieszcie się z tymi, którzy się cieszą, i płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bei dem ersten Wunder freut der Herr Jesus sich mit denen, die sich freuen. I tu widzimy w przypadku tego pierwszego cudu opisanego w Ewangelii Jana w 2 rozdziale Pana Jezusa, który cieszy się razem z tymi, którzy się cieszą. Eine Hochzeit ist ein Fest der Freude. Bo przecież wesele to jest święto radości. Und der Herr Jesus ist dabei. I tu oglądamy, że Pan Jezus jest tam obecny. Er freut sich mit. On również cieszy się z nimi. Bei dem siebten Wunder, da weint der Herr Jesus mit den Weinenden. W przypadku siódmego cudu oglądamy to, że Pan Jezus płacze razem z tymi, którzy płaczą. Das ist Johannes 11. O tym czytamy w Ewangelii Jana 11 rozdział. Da war einer gestorben. Bo ktoś z jego otoczenia zmarł. Der Herr Jesus würde ihn auferwecken. I Pan Jezus też i miał zamiar go z martwych zbudzić. Aber bevor er das tut, lesen wir: Jesus vergoss Tränen. Ale zanim on to uczynił, to czytamy o Panu Jezusie: i zapłakał Jezus, a dosłownie przelał łzy Jezus. Der Jesus ist das vollkommene Vorbild. I Pan Jezus w tych zakresach jest doskonałym przykładem dla nas. Können wir das auch uns freuen mit denen, die sich freuen? Czy my potrafimy cieszyć się razem z tymi, którzy się cieszą? Oder sind wir neidisch? Albo może jesteśmy zazdrośni? Können wir das auch weinen mit denen, die weinen? Czy my też i potrafimy płakać razem z tymi, którzy płaczą? Oder sind wir gleichgültig? Albo może zachowujemy się obojętnie? Wenn wir echte Liebe untereinander haben, dann freuen wir uns mit den sich freunden und weinen mit den weinen. Jeżeli będziemy mieli szczerą, prawdziwą miłość między nami, to będziemy potrafili się radować z tymi, którzy się cieszą, i płakać z tymi, którzy płaczą. Jesus ist hier bei einem Hochzeitsfest. Oglądamy w tym drugim rozdziale Pana Jezusa zaproszonego na wesele. Und früher wurden die Hochzeiten oft mehrere Tage gefeiert. W dawnych czasach te wesela ciągnęły się przez kilka dni. Die Hochzeitsfeier von Jakob dauerte 7 Tage. Wesele Jakubowe trwało 7 dni. Das Hochzeitsfest, das der Vater von Simson, Manoah, für ihn machte, dauerte 7 Tage. A to wesele, które ojciec Manoach urządził dla swojego syna Samsona, też trwało 7 lat. 7 dni, przepraszam. Wahrscheinlich hat diese Hochzeit hier in Johannes 2 auch mehrere Tage gedauert. I jest to wielce prawdopodobne, że to wesele, które tu jest w drugim rozdziale Jana opisane, też trwało przez kilka dni. Und wenn wir das bedenken, verstehen wir auch, warum so viel Wein gebraucht wurde. I jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to też i na pewno to zrozumiemy, dlaczego w czasie takiego wesela mogło być zużyte tak dużo wina. Aber irgendwann in dieser Hochzeitsfeier war der Wein alle. Ale nagle w trakcie tego wesela wino się skończyło. Wein ist ein Bild der Freude. Wino jest obrazem radości. Die Freude war weg.
Czyli to oznacza, że teraz zniknęła radość. Jetzt sorgt der Herr Jesus dafür, dass es neue Freude gibt. I teraz Pan Jezus o to się zatroszczył, aby powstała nowa radość. Und die Freude, die schenkt, die ist sogar besser als die Freude oder der Wein, der vorher da war. A ta radość, którą On daruje, jest znacznie lepsza niż ta poprzednia. Tak jak to oglądamy w obrazie tego, że wino stworzone przez Pana Jezusa było znacznie lepsze niż wino podane przez oblubieńca. Dieses Zeichen hat eine prophetische Bedeutung. I ten znak ma prorocze znaczenie. Das irdische Volk Gottes wird im Alten Testament als die Braut des Herrn beschrieben. Ten ziemski naród izraelski w Starym Testamencie jest bardzo często opisywany jako oblubienica Pana Jezusa. Er hatte sich mit diesem Volk vermählt, verheiratet. I można powiedzieć, że Pan Jezus tak zawarł związek małżeński z tym ziemskim swoim narodem. Und er hatte diesem Volk Freude geschenkt. I to oznacza, że on temu narodowi podarował radość. Aber dieses Volk hat die Freude verloren. Ale ten naród stracił tą radość. Wegen ihres Ungehorsams. Z powodu ich własnego nieposłuszeństwa. Aber der Herr Jesus wird diesem Volk einmal eine neue Freude schenken. Ale Pan Jezus kiedyś temu narodowi podaruje nową radość. Aber was ist dafür nötig? Ale co do tego będzie konieczne? Dafür ist Umkehr, Reinigung nötig. Do tego potrzebne jest zawrócenie, oczyszczenie. Hier stehen sechs Wasserkrüge. I tu czytamy w tym drugim rozdziale o tym, że było zwyczajem żydowskim stojących sześć kamiennych naczyń. Wasserkrüge entsprechen der Reinigungsvorschrift. Które były wypełnione wodą, a które były postawione, aby wypełnić wszystkie przepisy dotyczące oczyszczenia. Aber diese Krüge sind leer. Ale te dzbany były puste. Kein Wasser da zur Reinigung. Tu nie oglądamy, żeby w nich była woda na oczyszczenie. Und jetzt sagt der Jesus, schöpft und macht diese Krüge voll mit Wasser. I Pan Jezus polecił tym sługom te kamienne dzbany wypełnić wodą. Und als sie dann von diesem Wasser nehmen und es dem Speisemeister bringen, dann war es Wein geworden. I gdy oni teraz naczerpali z tej wody, która zmieniła się w wino i zanieśli do starosty wesela, to okazało się, że przynieśli wino. Dieses Volk braucht Reinigung, um zu neuer Freude geführt zu werden. A to wszystko oznacza, że ten naród potrzebuje właśnie oczyszczenia, aby mógł dojść do tego nowego rodzaju radości. Und ich lese mal einen Vers aus dem Propheten Zacharia. I teraz przeczytamy jeden wiersz z księgi proroka Zachariasza. Aus Kapitel 13, Vers 1. Z 13 rozdziału, pierwszy wiersz. Księga proroka Zachariasza, 13 rozdział, pierwszy wiersz. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Da sehen wir, dass es einmal Reinigung geben wird für, von Sünde und von Unreinigkeit. Z tego rozdziału dowiadujemy się, że nastanie kiedyś oczyszczenie z grzechu i wszelkiej nieczystości. Und dann wird der Herr Jesus, der Messias, sein Volk in neue, in bessere Freude führen. I wtedy dopiero Pan Jezus będzie mógł wprowadzić swój naród do nowej i lepszej radości. So zeigt dieses erste Wunder, dass Jesus wirklich der Christus ist. I tak w ten sposób ten pierwszy cud Pana Jezusa pokazuje, że Pan Jezus rzeczywiście jest Chrystusem. Es zeigt zweitens auch, dass er der Sohn Gottes ist. Po drugie, on też i pokazuje, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Du kannst es ja heute Abend mal ausprobieren. Dzisiaj wieczorem możesz to też wypróbować. Nimmst du mal aus dem Schrank in der Küche einen Krug. Weź z szafeczki w kuchni dzbanek. Dann machst du ihn voll Wasser. Napełnił go do pełna wodą. Dann sagst du, das Wasser soll Wein werden. I teraz powiedz, ta woda niech stanie się winem. Was passiert?
I co się stanie? Nichts passiert. Nic się nie stanie. Aber der Herr Jesus ist der Sohn Gottes. Ale tu widzimy Pana Jezusa, że jest Synem Bożym. Und er kann aus Wasser Wein machen. To On jest w stanie uczynić z wody wino. Niemand sonst kann das machen. Nikt poza Nim nie jest w stanie tego dokonać. Sonst würdest du wahrscheinlich nicht mehr in die Schule und nicht mehr zur Arbeit gehen. Bo gdyby tak było, to prawdopodobnie nie musiałbyś chodzić ani do szkoły, ani do pracy. Dann würdest du Weinverkäufer. Bo stałbyś się sprzedawcą wina. Der Herr Jesus ist der Sohn Gottes. A Pan Jezus jest Synem Bożym. Er kann aus Wasser Wein machen. On jest w stanie uczynić z wody wino. Und jetzt lernen wir etwas für das Leben aus Glauben. I teraz możemy coś się nauczyć pożytecznego dla naszego życia z wiary. Das Leben aus Glauben ist ein Leben der Freude. To życie z wiary jest właśnie życiem radości. Und jetzt frage ich mich und frage ich dich. I teraz ja siebie samego pytam i jednocześnie ciebie. Hast du das heute so erlebt? Czy i dzisiaj tego doświadczyłeś? Oder gab es so vieles, was dich traurig gemacht hat, dass du es gar nicht erlebt hast, dass das Leben aus Glauben ein Leben der Freude ist? A może jednak było dzisiaj tak wiele przygnębiających rzeczy, które nie pozwoliły ci tego doświadczyć, że to nowe życie z Pana Jezusa jest życiem radości. Auch darin ist der Herr Jesus uns das Vorbild. Również i w tym zakresie Pan Jezus stał się dla nas przykładem, wzorem. Sein Leben war ein Leben voller Schwierigkeiten. Przecież doskonale wiemy, że jego życie było życiem pełnym okropnych trudności. Er wurde verfolgt, er war unverstanden. On był prześladowany, on nie był zrozumiany. Er wurde angespuckt, er wurde geschlagen. Opluto go i zbito. Und schließlich wurde er an ein Kreuz genagelt. A koniec końców przybito go do krzyża. Aber er kannte Freude. Ale on znał radość. Hebräer 12. Für die vor ihm liegende Freude hat er das Kreuz erduldet. Już to mamy zapisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. To z powodu tej przed nim znajdującej się radości wycierpiał krzyż. Und er wünscht den Jüngern in Johannes 15. Meine Freude soll in euch sein. I on również życzy tym uczniom w Ewangelii Jana w 15 rozdziale: moja radość niech będzie w was. Was ist das für eine Freude? Jakiego rodzaju jest to radość? Es ist die Freude in der Gemeinschaft mit Gott. Jest to radość w tej społeczności z Bogiem. Die Freude um seine Zustimmung zu wissen. To jest radość z tego, że my po prostu wiemy o tym, że On ma w nas upodobanie. Und deshalb schreibt auch Paulus, freut euch in dem Herrn. I to dlatego też i apostoł Paweł napisał nam, radujcie się zawsze w Panu. Wir kommen zu dem zweiten Wunder in Johannes 4. I teraz możemy przejść do drugiego opisanego cudu z Ewangelii Jana z 4 rozdziału. Wir lesen davon ab Vers 46. Czytamy opis tego cudu od wiersza 46. Der Herr Jesus kommt wieder nach Kana, dahin, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Czytamy w tym urywku, że Pan Jezus przybył znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. Und dort war ein königlicher Beamter. I w tej miejscowości znajdował się pewien królewski urzędnik. Und er hatte einen Sohn, der war krank. I on miał syna, który chorował. Und er hatte ein schlimmes Fieber und es war so, dass er im Sterben lag. I miał bardzo wysoką gorączkę i był bliski śmierci. Und jetzt kommt dieser königliche Beamte zu dem Herrn Jesus und sagt: "Komm und heile meinen Sohn." I ten królewski urzędnik przybył do Pana Jezusa i prosił go: przybądź do mnie i uzdrów syna mojego. Aber der Herr Jesus kommt nicht. Ale Pan Jezus nie przychodzi. Was macht er? I co ten urzędnik robi? Er sagt diesem Mann: geh hin, dein Sohn lebt. Nie, co robi Pan Jezus? Pan Jezus tylko powiedział: idź do domu twego, twój syn żyje. Was brauchte dieser Mann jetzt? I teraz, czegoż potrzebował ten człowiek? Er brauchte Glauben. On potrzebował wiary. Wenn er dem Herrn Jesus nicht glaubte, dann brauchte er nicht hingehen. Gdyby nie uwierzył Panu Jezusowi, no to by po prostu nie potrzebował pójść do domu. Aber dieser Mensch glaubte und er ging.
Ale ten człowiek, czytamy, uwierzył i poszedł. Und dann war noch nicht zu Hause, da kamen ihm schon welche entgegen. I nawet jeszcze nie zdążył dotrzeć do swojego domu, a już z tego domu przyszli posłańcy naprzeciwko niego, mówiąc: Stell dir mal vor, da geht und auf einmal kommen welche aus seinem Haus. Wyobraź sobie teraz tego człowieka, idzie w kierunku domu, a z domu wychodzą domownicy mu naprzeciw. Was hat wohl gedacht? I co on teraz mógł sobie myśleć? Ob einen Schrecken bekommen hat? Haben Sie eine schlimme Nachricht für mich? Czy on teraz się przeraził i pomyślał, mają mi do przekazania teraz złą wieść? Die Bibel sagt es uns nicht. Biblia milczy na ten temat. Aber als sie zu ihm kamen, da erzählen sie ihm, der Junge lebt. Ale gdy ci domownicy przyszli do niego, to opowiadali mu od razu, twój chłopiec żyje. Der Mann war einen ganzen Tag unterwegs. Ten człowiek był przez cały dzień w drodze. Und jetzt fragt wann ist es denn besser geworden? I teraz zaczął się dopytywać, a o której godzinie mu się poprawiło? Da sagen sie gestern. W siebte Stunde. I wtedy powiedzieli mu domownicy, wczoraj, około 7 godziny. Da erkennt der Vater, das war genau der Moment, wo der Herr Jesus sagt, geh hin, dein Sohn lebt. To jest około 13 według naszego czasu. I wtedy ten ojciec poznał, że to było dokładnie w tym samym czasie, w którym Pan Jezus powiedział, idź, bo syn twój żyje. Wir lesen mal einen kurzen Vers aus 2. Mose 15. I krótki wiersz przeczytamy z drugiej księgi Mojżeszowej, z 15 rozdziału. Aus 2. Mose 15, Vers 26. 26 wiersz. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział, 26 wiersz. Nur der letzte Satz. Ich bin der Herr, der dich heilt. Ostatnia część tego wiersza, ostatnie słowa. Druga Mojżeszowa 15:26 pod koniec. Bom ja, Pan twój lekarz. Hier konnte man also in Johannes 4 erleben, ist wirklich dieser Herr aus dem Alten Testament. I tutaj w Ewangelii Jana w 4 rozdziale wszyscy mogli tego doświadczyć, że ten Pan Jezus jest rzeczywiście tym lekarzem opisanym tutaj w Księdze Mojżeszowej. Konnte diesen Sohn des königlichen Beamten gesund machen. Tylko on był w stanie uzdrowić syna tego urzędnika królewskiego. Was lernen wir für das Leben, das Gott uns schenkt? I czego my możemy się nauczyć z tego życia, które Bóg nam podarował? Es ist tatsächlich ein Leben aus Glauben. Dowiadujemy się, że to rzeczywiście jest życie pochodzące z wiary. Nicht umsonst ist es hier der Sohn eines königlichen Beamten. To nie na próżno jest tutaj napisane, że to był syn królewskiego urzędnika. Dieser Mann, der hatte durch seine Position, durch seine Nähe zum König alle menschlichen Möglichkeiten. Gdyż na pewno ten człowiek z powodu swojego stanowiska i wszelkich znajomości mógł sobie na wiele rzeczy pozwolić. Aber keine dieser menschlichen Möglichkeiten hatte helfen können. Ale żadna z ludzkich możliwości jego znajomych nie mogła uzdrowić jego syna. Aber der Herr Jesus, der konnte das tun, was menschliche Möglichkeiten nicht fertig brachten. Ale Pan Jezus mógł to uczynić, czego nie były w stanie dokonać wszelkie znajomości ludzkie i umiejętności ludzkie. So sehen wir, dieses Leben ist tatsächlich ein Leben aus Glauben. I tak rzeczywiście widzimy, że to życie tutaj opisane, to jest życiem z wiary. Durch den Glauben bekommen wir dieses Leben. To przez wiarę to życie otrzymujemy. Und dann gehen wir diesen Weg auch weiter im Glauben und im Vertrauen auf den Herrn Jesus. I tą drogą życia idziemy dalej we wierze i w pełnym zaufaniu Panu Jezusowi. Das dritte Wunder haben wir in Johannes 5. Trzeci cud opisany tu w Ewangelii Jana jest zapisany w 5 rozdziale. In Vers 1 bis Vers 9. Od 1 do 9 wiersza o nim czytamy. Der Jesus geht nach Jerusalem. Czytamy tutaj, że Pan Jezus udał się do Jerozolimy. Und geht durch das Schaftor in die Stadt hinein. On wszedł do tego miasta przez bramę owczą. Durch das Schaftor wurden die Opfertiere nach Jerusalem gebracht.
Było to w zwyczaju, żeby przez tą bramę właśnie wprowadzano zwierzęta na ofiarę. Und dann war am Schaftor der Teich Bethesda. I tam przy tej bramie owczej była sadzawka, zwana po hebrajsku Bethesda. Da wurden die Opfertiere gewaschen, bevor sie dann zum Tempel gebracht wurden. W tej sadzawce były myte te zwierzęta, zanim zostały wprowadzone na teren świątyni. Und wer kam jetzt nach Jerusalem? A kto teraz przyszedł do Jerozolimy? Das wahre Lamm Gottes. Ten prawdziwy baranek Boży. Einmal würde er sterben als das wahre Lamm Gottes. Bo on miał umrzeć kiedyś jako ten prawdziwy baranek Boży. Er brauchte keine Reinigung am Teich Bethesda. Ale on nie potrzebował oczyszczenia w tej sadzawce Bethesda. Er ist ja das Lamm ohne Flecken und ohne Fehl. Dlatego, że on jest barankiem bez skazy, bez zmazy. Aber jetzt kam er zu diesem Teich und da lagen viele kranke Menschen. Ale on podszedł do tej sadzawki i widział, że wokoło niej leżało bardzo wiele chorych ludzi. Von Zeit zu Zeit kam ein Engel und berührte das Wasser des Teiches. Czytamy o tym, że od czasu do czasu zstępował anioł i poruszał wodą tej sadzawki. Und wer dann zuerst dieses Wasser berührte, der wurde gesund. I ten człowiek, który pierwszy wszedł do tej sadzawki po poruszeniu przez anioła, ten pierwszy człowiek był zawsze uzdrowiony. Nun war dort ein Mensch, der schon 38 Jahre lang krank war. I tam przy tej sadzawce leżał człowiek, który już był 38 lat chory. Er war lahm, er konnte nicht laufen. On był sparaliżowany i nie potrafił chodzić. Wenn das Wasser des Teiches bewegt wurde, i gdy ta woda tej sadzawki była przez anioła poruszona, dann gab es die Möglichkeit, gesund zu werden. To była ta możliwość, aby ktoś był uzdrowiony. Aber dieser arme Mensch konnte von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen. Ale ten biedny człowiek nie mógł skorzystać z tej możliwości. Er war nicht in der Lage, zum Wasser zu gehen. On nie był w stanie podejść do tej wody. Und immer wenn er kam, war ein anderer schon zuvor gekommen. On zawsze się starał, jak tylko mógł, ale okazywało się, że za każdym razem ktoś inny wstępował przed nim do tej wody. Das ist ein Bild davon, dass auf dem Weg des Gesetzes kein Mensch gerettet werden kann. I ta sadzawka, i ten człowiek jest obrazem tego, że na drodze przestrzegania zakonu nikt nie może być uzdrowiony. Gott hatte das Gesetz ja durch Engel gegeben, Galater 3. Czytamy o tym w liście do Galacjan w trzecim rozdziale, że zakon został dany przez Boga, od Boga przez aniołów. Und das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. I czytamy tam również, że zakon jest sprawiedliwy, święty i dobry. Es zeigt den Weg zum Leben. Bo ten zakon pokazywał drogę do życia. Aber kein Mensch kann diesen Weg gehen. Ale żaden człowiek nie był w stanie pójść tą drogą. Er ist kraftlos durch die Sünde. Bo był bezsilny z powodu grzechu. Genauso wie der Gelähmte. Dokładnie tak samo jak ten sparaliżowany. Aber jetzt kommt der Herr Jesus. Ale teraz przyszedł tam Pan Jezus. Und er geht an diesem Elend nicht vorbei. I Pan Jezus nie ominął tego nędzarza. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Zapytał go od razu, chciałbyś być uzdrowiony? Und dieser Mann, der sieht nur eine Möglichkeit. A ten człowiek widział w swoim życiu tylko jedną zawsze możliwość. Er denkt nur daran, ich muss ins Wasser, wenn es ein Engel es bewegt. On zawsze myślał o tym, że muszę wejść do tej wody, jak tylko anioł ją poruszy. Aber jetzt lernt dieser Mensch, der Herr Jesus, der hat eine ganz andere Möglichkeit. Ale ten człowiek miał właśnie w tym dniu się dowiedzieć, że Pan Jezus ma całkiem inne możliwości. Er ist der Sohn Gottes und er muss nur sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. I musiał doświadczyć tego, że on jest Synem Bożym, który jest w stanie mu powiedzieć, wstań, weź łoże twoje i chodź. Er hat die Kraft, ihn zu heilen. Że ten człowiek ma tą moc, aby go uzdrowić. Der Herr Jesus ist der Weg zum Leben. I tak, tu jest jawnie pokazane, że Pan Jezus jest drogą do życia. Er gibt das, was man auf dem Weg des Gesetzes nicht bekommen konnte. I on daje właśnie to, czego nie można było osiągnąć poprzez przestrzeganie zakonu, albo ogólnie mówiąc przykazań. Er schenkt Kraft zum Laufen.
On może tylko dać tą moc do chodzenia. Das ist die Lektion über das Leben, das wir hier, die wir hier lernen. I to jest właśnie lekcja, którą musimy się nauczyć, jeśli chodzi o życie, którym my tutaj żyjemy. Der Herr Jesus schenkt die Kraft zu einem Leben zur Ehre Gottes. Pan Jezus daje właśnie tą siłę, tą moc, aby żyć tym życiem Bożym. Einen praktischen Gedanken noch. I do tego chciałbym podać jedną praktyczną myśl. Der Jesus fragt diesen Mann, willst du diesen Menschen, willst du gesund werden? Pan Jezus pyta tego człowieka, czy chcesz być uzdrowiony? Und dieser Kranke antwortet, ich habe keinen. A ten chory odpowiadam, nie mam nikogo. Ich habe keinen, dass er mich ins Wasser bringt. Nie mam nikogo, który by mnie zaniósł do tej wody. Ist vielleicht hier auch jemand, der sagt, ich habe keinen? Czy może i w tej sali jest ktoś taki, który by też to mógł powiedzieć, nie mam nikogo? Sind wir füreinander da, wenn einer Not und Schwierigkeit hat? Czy i my jesteśmy zawsze do dyspozycji wszystkich takich, którzy znajdą się w biedzie i w trudnościach? Dass doch niemand sagen müsste, ich habe keinen. Aby z naszego otoczenia nie było ani jednego takiego człowieka, który by mógł narzekać, nie mam, kto by mnie zaniósł. To jest eine praktische Verantwortung im Miteinander als Glaubensgeschwister. Jest to również też i praktyczną wskazówką do naszego wspólnego, społecznego życia jako wszyscy wierzący. Aber ein zweiter Gedanke. Ale również i druga myśl z tym wiąże się. Selbst wenn du denkst, ich habe keinen Menschen. Nawet jeżeli ty myślisz, że nie mam człowieka, der Herr Jesus ist da. To wiedz o tym, że Pan Jezus zawsze jest do dyspozycji. Er hat doch gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. On to powiedział przecież, oto jestem z wami po wszystkie dni. Nein, ein Christ ist nie alleine. Nie, chrześcijanin nigdy nie jest sam. Der Herr Jesus ist bei dir und er kann und will dir helfen. Pan Jezus jest zawsze przy tobie i on jest w stanie i on może i chce tobie zawsze pomóc. Wir kommen zu dem vierten Wunder. Przejdźmy teraz do czwartego cudu. Es steht in Johannes 6, który jest opisany w szóstym rozdziale. Der Herr Jesus gibt den 5000 Menschen Brot und Fisch. Czytamy tutaj o tym, że Pan Jezus udzielił 5000 mężów chleb i rybę. Bis 8 Uhr. Das ist ein Wunder, das alle Evangelisten uns berichten. Jest to taki cud, o którym opisują nam wszyscy ewangeliści. Die drei Wunder, die wir bisher hatten, die berichtet nur Johannes. Bo te trzy cuda, które poprzednio żeśmy rozważali, to o nich opisuje tylko Jan. Aber dieses Wunder berichten alle Evangelisten. Ale ten cud nakarmienia to opisują wszyscy ewangeliści. Und wieder geht ein Vers aus dem Alten Testament in Erfüllung. I tu w tym przypadku znowu wypełnił się jeden z wierszy ze Starego Testamentu. Ein Vers aus Psalm 132. Jest to wiersz zapisany w Psalmie 132. Da wird über den Messias gesagt. W tym psalmie mowa jest o Mesjaszu. In Vers 15. Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen. Czytamy Psalm 132, 15 wiersz. Zasoby jego hojnie pobłogosławię, ubogich jego nakarmię chlebem. Es ist also wieder ein Beweis dafür, dass der Herr Jesus wirklich der Christus ist. Tu znowu mamy dowód tego, że Pan Jezus jest rzeczywiście Chrystusem. Er hat diese armen, hungrigen Menschen satt gemacht. On nakarmił tych biednych, głodnych ludzi. Es ist auch der Beweis, dass er der Sohn Gottes ist. Ale to również jest dowodem na to, że on jest Synem Bożym. Mit 5 Broten und 2 Fischen macht er alle satt. On nakarmił wszystkich ludzi, mając do dyspozycji 5 chlebów i 2 ryby. Und am Ende ist mehr übrig als am Anfang da war. I czytamy również o tym, że na koniec tego nakarmienia,
pozostało tych okruchów więcej niż na samym początku było tych chlebów. Herr Jesus, der dankt ja für das Brot. Pan Jezus wziął te chleby i podziękował za nie. Und er gibt es dann den Jüngern, damit sie es den Menschen verteilen. On pomodlił się do Boga, podziękował i potem dał uczniom, aby tym ludziom rozdzielali. Dann versetzen wir uns jetzt mal in die Lage der Jünger. I teraz przenieśmy się w myślach w te położenie tych uczniów. Da hat der Jesus ihnen so ein Stück Brot gegeben und sagt, gib jetzt allen davon. Pan Jezus wręcza do ręki kolejnego ucznia kawałek chleba i mówi, daj następnym ludziom. Geben dem ersten ein Stück. Oni idą od człowieka do człowieka. Pierwszemu dają kawałek. Geben dem nächsten ein Stück. Następnemu kawałek. Und es wird nicht alle. I nigdy nie zabrakło tego chleba. Sie gehen und insgesamt werden so viele Menschen satt. I w sumie takie wielkie tysiące ludzi zostało nakarmionych. Was muss das für ein Erlebnis für die Jünger gewesen sein? Jakież to potężne przeżycie musiało być dla tych uczniów. Und der Jesus ergibt nicht nur Brot, er gibt auch Fisch. Ale Pan Jezus nie tylko dawał ten chleb, on dawał również i rybę. Er gibt Brot zur Nahrung und er gibt den Fisch zum Genuss. On dawał chleb jako odżywienie ciała. A dawał również rybę jako tą radość z pożywienia, z korzystania z pożywienia. Wir lernen jetzt hier auch wieder eine wichtige Lektion für das Leben, das ewige Leben. I tu z tego zdarzenia znowu możemy uczyć się bardzo ważnej lekcji, co dotyczy tego życia wiecznego. Dieses Leben, das Gott schenkt, das braucht Nahrung. Bo to życie, które Bóg daruje, ono też potrzebuje pożywienia. Ohne Nahrung verkümmert dieses Leben. To życie wieczne w nas bez pożywienia będzie również cierpiało na niedostatek. Und wer ist diese Nahrung? A któż jest tym pożywieniem dla tego życia? Der Herr Jesus selbst. Osobiście Pan Jezus. Der Herr Jesus gibt Brot. Pan Jezus daje chleb. Und er erklärt später, ich bin das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. I on tym samym to deklaruje, ja jestem tym prawdziwym chlebem z nieba. Und er sagt dann, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Na jednym z miejsc on powiedział, wy musicie moje ciało spożywać i pić moją krew. Sein Fleisch, das steht für sein Leben auf der Erde. To ciało, które tutaj jest odpowiedzialne za to życie na tej ziemi. Und sein Blut, das steht für seinen Tod am Kreuz. I ta krew, która była przeznaczona na krzyż Golgoty. Das müssen wir einmal essen. I z tego musimy spożywać jednokrotnie. Das heißt im Glauben annehmen, er ist der von Gott Gesandte und er starb am Kreuz für mich. To znaczy, my musimy raz jeden uwierzyć, że on dla mnie został zesłany tutaj na tą ziemię na krzyżu i on na krzyż i on na tym krzyżu za mnie zmarł. Dann bekommen wir das Leben. I wtedy otrzymamy życie. Aber dann braucht dieses Leben Nahrung. Ale to życie też potrzebuje odżywienia. Und dann essen wir von ihm, beschäftigen uns mit ihm, mit seinem Leben auf der Erde. I teraz my musimy spożywać go, a to oznacza, musimy się po prostu zajmować jego życiem, jakie on prowadził tutaj na tej ziemi, rozmyślać nad tym. Und beschäftigen uns damit, dass er am Kreuz gestorben ist. I zajmować się tym, że on za nas zmarł na krzyżu Golgoty. Das ist Nahrung für das Leben. I to będzie wtedy pożywieniem dla naszego życia. In Johannes 6 finden wir auch noch das fünfte Wunder, das der Herr Jesus getan hat. W tym samym rozdziale 6 Ewangelii Jana mamy opisany piąty cud, który dokonał Pan Jezus. Jest to zdarzenie opisane w wierszach od 16 do 21. Die Jünger sind unterwegs im Schiff auf die andere Seite des Sees. Czytamy tutaj w tym urywku o tym, że uczniowie znaleźli się w łodzi i płynęli na drugą stronę tego wielkiego jeziora. Und sie kommen in einen starken Sturm. I wpadli w bardzo wielką burzę. Sie haben große Angst. Przerazili się. Und auf einmal kommt jemand zu ihnen. I nagle widzą, że ktoś do nich się zbliża. Er läuft einfach über das Wasser.
stwierdzając ze zdziwieniem i przerażeniem, że ten ktoś idzie po prostu po wodzie. Es ist der Herr Jesus. Okazało się, że to był Pan Jezus. Wieder ein Beweis, dass er der Sohn Gottes ist. Znowu jest tutaj dowód na to, że on jest Synem Bożym. Du und ich, wir können nicht über Wasser laufen. Ani ty, ani ja nie potrafimy chodzić po wodzie. Wenn wir aus einem Schiff steigen würden und über das Wasser laufen würden, schwupps, sind wir weg. Gdybyśmy wyszli z łodzi będącej na wodzie do wody, to natychmiast zaczęlibyśmy się zanurzać w tej wodzie. Aber er kann das. Ale on potrafił tak zrobić. Und dann kommt er zu ihnen in das Boot und auf einmal wird der See ruhig. I on doszedł do nich, wsiadł do nich do łodzi i nagle to jezioro się uspokoiło. Und sie kommen am anderen Ufer an. I czytamy, i dopłynęli do drugiego brzegu. Wieder geht ein Vers aus dem Psalmen in Erfüllung. I znowu tutaj oglądamy, że wypełnił się wiersz, który jest zapisany w psalmach. Wir lesen aus Psalm 107. Czytamy go w psalmie 107. Vers 28 bis vers 30. Przeczytajmy wiersze psalmu 107 od 28 do 30. Dann schreien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis. Wołali do Pana w swej niedoli. Genau, bis vers 30, das jest in den Haken. A on wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Es ist wieder ein Beweis dafür, dass er der Messias ist. Tu znowu oglądamy dowód na to, że on jest Mesjaszem. Und was lernen wir für das Leben aus Glauben? I czego możemy z tego zdarzenia się nauczyć dla naszego życia z wiary? Wir stellen fest, das Leben aus Glauben ist nicht ein Leben ohne Schwierigkeiten. My możemy stwierdzić, że życie z wiary nie będzie zawsze życiem bez trudności. Die Jünger kamen hier in große Schwierigkeiten. Czytamy tutaj, że uczniowie znaleźli się w wielkich trudnościach. Und auch heute gibt es im Leben der Glaubenden oft große Schwierigkeiten. I również dzisiaj zdarzają się w życiu wielu ludzi wierzących wielkie trudności. Aber dann ist der Herr Jesus da. Ale wiedz, że Pan Jezus zawsze jest obecny. Dann kommt er zu uns. Bo on wtedy przychodzi do nas. Und dann steigt er mit in unser Schiff. I on wsiada do naszej łodzi życia. Und dann gibt er uns die Hilfe, die wir brauchen. I on udziela nam tej pomocy, którą potrzebujemy. Und gerade in den Schwierigkeiten erleben wir seine Hilfe. I akurat właśnie w trakcie tych trudności my doświadczamy jego pomocy. Wir kommen zu dem sechsten Wunder. I teraz możemy przejść do szóstego cudu, es steht in Johannes 9. Który jest opisany w Ewangelii Jana w 9 rozdziale. Der Herr Jesus sieht einen Menschen, der ist blind. Czytamy w pierwszym wierszu, a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Jetzt haben die Jünger eine Frage. I teraz uczniowie postawili mu pytanie. Sie fragen, wer hat denn jetzt nun gesündigt, die Eltern oder dieser Mann selbst? I pytają, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Das ist die Frage des Gesetzes. I tu możemy poznać, że to jest pytanie zakonne. Es ist auch die Frage, die wir heute leider oft stellen. Niestety jest to tego rodzaju pytanie, które i my w dzisiejszych czasach bardzo często stawiamy. Es ist die Frage, wer ist schuld? Bo często pytamy, kto tu zawinił? Es kommt irgendein Problem und wir fragen, wer ist schuld? Bo pojawia się problem u kogoś w życiu i od razu pytamy, kto jest winny. Und dann wird die Schuld hin und her geschoben. I przypisuje się raz temu, raz drugiemu tą winę. Aber es hilft nicht. Ale to i tak dalej nic nie pomaga. Der Herr Jesus fragt hier nicht, wer ist schuld. Pan Jezus nie pyta o to, kto jest winny. Er sagt, und er zeigt damit einen ganz anderen Blick. Pan Jezus tutaj w swoim postępowaniu pokazuje nam, że mamy na to spojrzeć z całkowicie innego kierunku. Er sagt, diese Krankheit ist nicht, weil die Eltern gesündigt hätten oder weil dieser Mensch gesündigt hätte.
I on powiedział wyraźnie, że ta choroba jego nie jest z tego powodu, że zgrzeszyli jego rodzice albo że on zgrzeszył. Diese Krankheit hat einen ganz anderen Grund. Nie, ta choroba ma całkowicie inną przyczynę. Die Werke Gottes sollen sichtbar werden. Przez tą chorobę mają być objawione dzieła Boże. Deshalb war dieser Mensch blind. To właśnie z tego powodu ten człowiek był ślepym od urodzenia. Wir lesen auch da mal einen Vers aus dem Alten Testament. I w stosunku do tego też przeczytamy jeden wiersz ze Starego Testamentu. Ich suche mal einen Vers aus dem Propheten Jesaja. Szukam jeden wiersz z księgi proroka Izajasza. Jesaja 35. Czytamy zapisany w 35 rozdziale Izajasza. Vers 5. Piąty wiersz. Izajasza 35 rozdział, 5 wiersz. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Die Augen der Blinden werden aufgetan. Otworzą się oczy ślepych. Wieder ein Beweis dafür, der Herr Jesus ist der Messias. Znowu jest to dowodem na to, że Pan Jezus jest Mesjaszem. Er ist der Christus. On jest tym Chrystusem. Er öffnet die Augen der Blinden. On jest tym, który otwiera oczy tym ślepym. Leider haben sie ihn nicht angenommen. Niestety naród go nie przyjął. Deswegen war Johannes 9 nur eine Vorerfüllung von Jesaja 35. I dlatego też ten 9 rozdział Ewangelii Jana jest tylko taką zapowiedzią tego, co w przyszłości się spełni, o czym przepowiadał Izajasz. Aber einmal wird der Jesus kommen in Macht und Herrlichkeit. Ale kiedyś Pan Jezus przyjdzie w mocy i chwale. Und dann wird er diesen Vers endgültig erfüllen. I wtedy on definitywnie wypełni ten wiersz z Izajasza 35:5. Das wird dann buchstäblich so sein wie hier in Johannes 9. I wtedy rzeczywiście dosłownie tak się będzie działo, jak tu jest opisane w Jana w 9 rozdziale. Der Herr wird die Krankheiten heilen. Pan będzie leczył choroby. Ich lese dazu auch noch einen Vers aus Psalm 103. Możemy jeszcze jeden wiersz przeczytać z Psalmu 103. Psalm 103, Vers 3. Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten. Psalm 103, trzeci wiersz. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Das wird einmal im tausendjährigen Reich in Erfüllung gehen. To się spełni kiedyś w tysiącletnim Królestwie Pokoju. Aber dieser Gedanke des Augenauftuns hat auch eine geistliche Bedeutung. Ale ta myśl tego otwierania oczu ślepych ma również też i duchowe znaczenie. Auch davon berichtet Jesaja. I również i o tym opisuje Izajasz. In Jesaja 53, da sagt dieser Überrest, als er hier in Niedrigkeit war, da haben wir ihn nicht erkannt. Tam czytamy w Izajasza w 53 rozdziale, że gdy Pan był tutaj w uniżeniu na tej ziemi, to oni go nie poznali. Wir haben nicht gesehen, wer er wirklich war. I ten naród nie zauważył tego, kim on w rzeczywistości jest. So entstellt war sein Aussehen. Bo tak właśnie zeszpecony był, albo taki zniekształcony, o tak lepsze słowo, jego wygląd. Er war der Mann der Schmerz. Dlatego, że czytamy o nim, że on był tym mężem boleści. Aber dann, wenn er dann wiederkommt, dann werden sie ihn erkennen. Ale później, gdy on przyjdzie na początku tysiącletniego królestwa, oni go wszyscy poznają. Und ihre Augen werden den König sehen in seiner Pracht. I będą ich oczy widziały tego króla w jego chwale królewskiej. Und das ist auch die Lektion für das neue Leben, für das ewige Leben heute. Ale to też jest lekcją dla tego nowego, wiecznego życia w dzisiejszych czasach łaski. Es ist ein Leben, das den Herrn Jesus erkennt. Bo jest to życie, które rozpoznaje Pana Jezusa. Es ist ein Leben, wo wir erkennen, wer er ist und wo wir Augen haben, um ihn zu sehen, jetzt schon verherrlicht im Himmel. I to jest życie, które poznaje go, kim on jest, i życie, które ma takie oczy, które widzą go, gdy on znajduje się teraz uwielbiony w chwale domu ojcowskiego. Genau das
erlebt auch dieser blinde Mensch. Dokładnie to właśnie też i doświadczył ten ślepy człowiek. Erst weiß nur ein Mensch genannt Jesus. Bo czytamy o tym, że on najpierw tylko dowiedział się o tym, że uleczony został przez człowieka o imieniu Jezus. Aber am Ende erkennt ihn als den Sohn Gottes. Ale na koniec dowiadujemy się, że on rozpoznał w nim tego, który jest Synem Bożym. Wenn Paulus an die Epheser schreibt, gdy Paweł pisze do Efezjan, dann schreibt etwas von Augen des Herzens. To on pisze również też i o tych oczach serca. Es sind ja einige hier, die wahrscheinlich jeden Tag in die Schule gehen. Tutaj w tej sali są i tacy, którzy codziennie chodzą do szkoły. Und ich erinnere mich noch gut, eines Tages kam eine Tochter von mir aus der Schule. I ja dobrze sobie przypominam ten dzień, w którym jedna z moich córek przyszła ze szkoły do domu. Und dann hat sie erzählt, was sie in der Schule im Biologieunterricht gemacht haben. I ona opowiadała, co oni robili na lekcji biologii. Sie hatten über den Menschen gesprochen und unter anderem über das Herz. Oni rozmawiali na temat człowieka, między innymi również i o funkcji serca. Und dann hat jemand ein Herz von einer Kuh mitgebracht. I okazało się, że któreś dziecko przyniosło do szkoły serce krowy. Und dann haben sie dieses Herz untersucht. I zaczęli oglądać, badać to serce krowy. Sie haben es aufgeschnitten und geguckt, wie es funktioniert. Zaczęli to serce rozcinać i przyglądać się i omawiać to, jak ono funkcjonuje. Und ich möchte dich was fragen, was meinst du? Haben sie bei diesem Herz auch Augen gefunden? I teraz chciałbym w przenośni ciebie zapytać, czy te dzieci na tej lekcji biologii widziały, że w tym sercu są oczy? Natürlich haben sie keine Augen gefunden. Naturalnie, nie znalazły w tym sercu oczu. Aber wenn Paulus in Epheser 1 betet, dann betet dass wir Augen unserer Herzen haben, die geöffnet sind. Ale gdy Paweł modli się, co mamy zapisane w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, to on modli się o to, aby ich oczy serca zostały otwarte. Siehst du, das neue Leben, das hat auch ein Herz. Tak, wiesz co, to nowe życie w tobie ma też serce. Und dieses Herz hat Augen, dieses Herz kann nämlich schauen. I to nowe serce ma też oczy i ono może patrzeć. Es kann den Herrn Jesus sehen. To serce może widzieć Pana Jezusa. Warum sagt die Bibel das Augen der Herzen? Dlaczego Biblia mówi o tych oczach serca? Weil der Herr Jesus unsere Zuneigung, unsere Liebe haben möchte. Dlatego, że Pan Jezus chciałby posiąść całą naszą przychylność, całą naszą miłość do Niego. Und wir dürfen ihn anschauen, damit unsere Liebe zu ihm wieder lebendig wird. I my możemy ciągle na nowo się Jemu przyglądać, aby ta miłość do Niego była ciągle coraz to większa. Er hat unsere Augen geöffnet, damit wir seine Herrlichkeit sehen können. On otworzył nasze oczy, abyśmy mogli oglądać chwałę Jego. Dann kommt das siebte Wunder in Kapitel 11. I teraz możemy przejść do siódmego cudu opisanego w 11 rozdziale. Und es ist ein Wunder, das wieder besonders zeigt, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. I to jest szczególnego rodzaju cud, który pokazuje w szczególny sposób, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Er kann den der gestorben war, den Lazarus auferwecken. Bo on był jedynym tym, który mógł z martwych zbudzić tego, który zmarł, czyli Łazarza. Da wird deutlich, dass wirklich wahrer Gott ist. I to dobitnie też i udowodniło, że on jest prawdziwym Bogiem. Wir lernen auch wieder Lektionen für das Leben aus Glauben. I z tego też zdarzenia możemy nauczyć się ważnych lekcji dla naszego życia z wiary. Es ist ein Leben aus dem Tod. Bo jest takie życie, które zostało wywiedzione ze śmierci. Und es ist ein Leben, in dem wir die Liebe des Herrn Jesus erleben können. I jest to życie, w którym my możemy doświadczać tą miłość Pana Jezusa. Das ist eine Überschrift in diesem Kapitel. I to właśnie, co opisałem tymi słowami, to jest jak gdyby tytuł nad tym rozdziałem 11. Jesus liebte die Martha, ihre Schwester und den Lazarus.
Jezus miłował Martę, Marię i ich brata Łazarza. Dann möchte ich noch gerne zu Kapitel 21 gehen. A teraz chciałbym spojrzeć jeszcze na 21 rozdział. Da haben wir nämlich das achte und letzte Wunder, das der Herr Jesus in diesem Evangelium tut. W tym rozdziale mamy ten ósmy, ostatni cud opisany przez Ewangelistę Jana, który uczynił Pan Jezus. Und es gibt eine erstaunliche Parallele zu dem ersten Wunder. I jest zadziwiające tutaj porównanie albo odnośnik do tego pierwszego cudu, o którym żeśmy mówili. Bei dem ersten Wunder haben wir gesehen, es war der dritte Tag, an dem der Herr Jesus in Kana war. W czasie tego pierwszego cudu możemy przeczytać, że był to trzeci dzień, gdy Pan Jezus przybył do Kany Galilejskiej. Und an diesem dritten Tag begann diese Hochzeit. Tego trzeciego dnia rozpoczęło się to wesele. Warum der dritte Tag? Dlaczego akurat trzeci dzień? Es war ein Tag, an dem Johannes der Täufer auf den Herrn Jesus hinwies, siehe das Lamm Gottes. Był to akurat właśnie ten trzeci dzień, w którym to dniu Jan Chrzciciel wskazał na Pana Jezusa, mówiąc do tłumów: oto Baranek Boży. Und da folgten einige Jünger von Johannes diesem Lamm Gottes, dem Herrn Jesus nach. I potem okazało się, że niektórzy z uczniów Jana Chrzciciela poszli za tym Barankiem Bożym, za Panem Jezusem. Dieser Tag ist ein Bild von der heutigen Zeit, in der wir leben. Ten dzień jest właśnie obrazem tych dzisiejszych czasów, w których my żyjemy. Von dieser Gnadenzeit. Całego tego okresu łaski, w którym żyjemy. Wo wir dem Herrn Jesus folgen dürfen, dem Lamm Gottes. W którym to okresie możemy właśnie pójść za Panem Jezusem, za tym Barankiem Bożym. Wo wir bei ihm bleiben. Gdy my możemy przystać do Niego. Wo wir den Ort kennen, wo er sich aufhält. I gdy możemy poznać to miejsce, w którym On się zatrzymał, albo gdzie On mieszka. Danach kam der Tag, wo der Herr Jesus nach Galiläa ging. Bo potem nastał ten dzień, w którym czytamy, że Pan Jezus poszedł do Galilei. Wo er den Nathanael findet. I mamy opisane, że On w tym dniu znalazł Nathanaela. Und Nathanael ist ein Bild von dem zukünftigen Überrest aus Israel. A Nathanael jest obrazem tej przyszłej resztki wierzących z Izraela. Nach dieser Gnadenzeit, in der wir leben, bo po tym okresie łaski, w którym my obecnie żyjemy, wird ein Überrest aus dem Volk Israel gerettet. Będzie powstanie taka resztka wierzących Żydów, z niewielka garstka wierzących Żydów z Izraela. Und dann kommt der dritte Tag. I nastanie ten trzeci dzień. Der Segen des tausendjährigen Reiches. I powstanie to błogosławieństwo tysiącletniego Królestwa Pokoju. Und genau das finden wir hier wieder am Ende des Johannes Evangeliums. I dokładnie to tutaj znajdujemy pod koniec Ewangelii Jana. Das erste Mal, dass der Herr Jesus sich als Auferstandener zeigt, ist in 20, Vers 19. Po raz pierwszy tutaj Pan jako zmartwychwstały objawia się, mamy to opisane w 20 rozdziale, wiersz 19. Der Herr Jesus tritt in die Mitte der Jünger, die im Obersaal waren. Czytamy o tym, że Pan Jezus stanął w pośrodku uczniów, którzy byli zgromadzeni w górnej sali. Es ist ein Bild von der heutigen Zeit. A jest to obraz dzisiejszych czasów. Der Herr Jesus ist in der Mitte derer, die in seinem Namen versammelt sind. Bo Pan Jezus jest zawsze w pośrodku wszystkich tych, którzy zgromadzają się w Jego imieniu. Dann kommt das zweite Mal, dass der Herr Jesus sich zeigt. I potem nastaje ten drugi przypadek, gdy Pan Jezus się ukazuje. Und das ist die Begebenheit, wo Thomas dabei ist. I to jest to zdarzenie, przy którym akurat był obecny Tomasz. Thomas, der beim ersten Mal nicht dabei war. Tomasz to ten, który nie był obecny w czasie pierwszego ukazania się Pana Jezusa wśród uczniów. Er ist ein Bild dieses glaubenden Überrestes der Zukunft. On też jest obrazem na tą wierzącą resztkę tych wierzących Żydów z przyszłości. Aus dem irdischen Volk Gottes. I tak w zasadzie to jest obraz tego ziemskiego ludu izraelskiego, Bożego. Und dann kommt der dritte, das dritte Mal, dass der Jesus sich offenbart. A potem nastaje ten trzeci przypadek, że Pan Jezus się objawia. Das ist in Verbindung mit dem achten Wunder, mit diesem großen Fischfang. I ten przypadek powiązany jest z tym ósmym cudem,
który mamy tutaj w tym 21 rozdziale opisany, czyli tym ogromnym połowem ryb. Und das ist in der prophetischen Schau dieser Abschnitte ein Bild von dem Segen des tausendjährigen Reiches. Das ist ein Bild von dem Segen des tausendjährigen Reiches. I ten obraz jest, ten, to zdarzenie jest obrazem tego błogosławieństwa, jakie będzie istniało w tysiącletnim królestwie. Aber jetzt mache ich's noch kurz praktisch. Ale teraz króciutko chciałbym nawiązać do życia w praktyce. Petrus und mit ihm sechs weitere Jünger gehen fischen. Czytamy tutaj o tym, że Piotr i sześciu innych uczniów poszło razem z nim łowić ryby. Sie haben einen Plan gemacht. Ustalili pewien plan działania. Und sie setzen diesen Plan in die Tat um. I zrealizowali ten plan. Aber sie haben nicht darüber gebetet. Ale przed tą realizacją nie pomodlili się. Sie haben nicht den Herrn Jesus gefragt, ob das sein Wille ist. Nie pytali Pana Jezusa, czy to jest Jego wolą. Sie haben ihren Plan ausgeführt. Oni wykonywali po prostu swój własny plan. Und sie haben nichts gefangen. I nic tej nocy nie złowili. Die ganze Nacht bemüht. Całą noc się trudzili. Wahrscheinlich sehr müde. I po tej nocy byli prawdopodobnie wycieńczeni fizycznie. Aber keine Fische gefangen. Ale nie złowili żadnej ryby. Das ist enttäuschend, oder? Czy to nie jest sytuacja, która nas bardzo zniechęca? Ale oni teraz przypływają do brzegu z powrotem i stwierdzają, że na brzegu stoi Pan Jezus. I tu rozpoznajemy właśnie Jego wysiłki jako dobrego pasterza. On po prostu poszedł za nimi. Und er hat eine Frage. I teraz stawia im pytanie. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Dziateczki, czy macie coś do jedzenia? Was für eine liebevolle Anrede, Kinder. Jakże tutaj jest pełne miłości słowo do nich skierowane. Takie pozdrowienie. Dziateczki. Kein Wort des Tadels. A nie słyszymy z jego ust ani jednego słowa napomnienia. Aber diese Frage... Die macht die ganze Situation deutlich. Ale to pytanie od razu objawia dobitnie, jak wygląda sytuacja. Sie hatten nichts. Bo nie mieli niczego. Aber der Herr Jesus deckt nicht nur auf, dass sie nichts haben. Ale Pan Jezus nie tylko to objawia, że oni nic nie mają do jedzenia. Er hat auch eine Lösung. Nie, Pan Jezus ma również dla nich przygotowane rozwiązanie sytuacji. Er hat einen Auftrag. On ma dla nich teraz swoje własne polecenie. Und er schickt sie nochmal. I on jeszcze raz ich wysyła na jezioro. Und jetzt dauert es nicht lang, da haben sie 153 große Fische gefangen. I nie trwało to długo, a oni złowili 153 ryby, wielkie ryby. Johannes erkennt, es ist der Herr. I Jan to natychmiast rozpoznał. To Pan! Petrus wirft sich ins Wasser. Er will so schnell wie möglich bei ihm sein. Piotr od razu rzucił się w wodę i chciał, jak tylko to możliwe, najszybciej znaleźć się przy boku swojego Pana. Sie haben ein Wunder des Herrn Jesus erlebt. I teraz oni doświadczyli tego wielkiego cudu Pana Jezusa. Und sie haben ihn darin erkannt. I przez ten cud go rozpoznali. Das Leben aus Glauben ist ein Leben, in dem wir in Abhängigkeit von ihm gehen dürfen. Bo życie z wiary to jest życie, w którym my idziemy w tej zależności od Niego. Und unsere eigenen Pläne und Überlegungen, die wollen wir ihm hinlegen. A my nasze własne plany chcielibyśmy najpierw Jemu przedłożyć. Und wir wollen das tun, was er aufträgt. I dopiero wtedy to wykonywać, co On nam zleci. Und dann kann er reichen Segen geben. I wtedy dopiero On może nam dać obfite błogosławieństwo. So haben wir diese acht Wunder im Johannesevangelium ganz kurz angeschaut.
I tak mogliśmy teraz przyjrzeć się bardzo krótko tym ośmiu cudom w Ewangelii Jana. Und wir haben gesehen, der Jesus ist wirklich der Messias, der im Alten Testament angekündigt wurde. I mogliśmy to stwierdzić, że Pan Jezus jest rzeczywiście tym Mesjaszem, który w Starym Testamencie został nam przepowiedziany. Ich lese auch zu diesem letzten Wunder noch einen Vers aus einem Psalm. I co do tego ostatniego cudu przeczytam jeszcze jeden wiersz z Psalmu. Aus Psalm 8. Psalmu 108. Da lesen wir, dass der Herr Jesus der Herrscher ist über die ganze Schöpfung. Możemy tutaj dowiedzieć się z tego psalmu, że Pan Jezus jest tym, który zarządza całym wszechświatem. Psalm 8. Psalm 8, przepraszam. In Vers 7 steht, du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. W wierszu 7 czytamy o tym, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Und dann steht in Vers 9 auch die Fische des Meeres. I w wierszu 9 czytamy i ryby morskie. Diesen Fischen des Meeres hat befohlen, in dieses Netz zu gehen, damit seine Jünger 153 große Fische fangen konnten. To właśnie tym rybom morskim on rozkazał, aby one dopłynęły do tych sieci, tych rybaków, aby w ilości 153 wielkich sztuk wypełniły tą sieć. Wir haben zweitens deutlich erkannt, dass der Sohn Gottes ist. I po drugie mogliśmy tego dobitnie doświadczyć, rozpoznać, że on jest tym odwiecznym Synem Bożym. Und wir haben daran gedacht, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. I również o tym wspominaliśmy, że każdy, kto w Niego wierzy, może otrzymać życie wieczne. Für dieses Leben haben wir einige Lektionen gesehen. I tak mogliśmy w tej godzinie nauczyć się kilku ważnych lekcji dotyczących naszego życia. Und im letzten Wunder haben wir gesehen, der Herr Jesus ist der Hirte derer, die dieses Leben haben. I w ostatnim tym cudzie mogliśmy się dowiedzieć, że Pan Jezus jest pasterzem tych, którzy to życie z wiary posiadają. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für uns gelassen hat. On jest tym dobrym pasterzem, który swoje życie za nas położył. Und er ist der große Hirte, der uns jetzt führt und leitet. I on jest tym dobrym pasterzem, który... Wielkim pasterzem, który teraz nas prowadzi i nami kieruje. Jetzt lese ich zum Schluss noch einen Vers. I na zakończenie jeszcze przeczytamy jeden wiersz. Aus Johannes 2. Z drugiego rozdziału tej Ewangelii Jana. Wir haben diese acht Wunder, diese acht Zeichen gesehen. Oglądaliśmy w tej godzinie tych osiem cudów, czy tych znaków. Und jetzt lesen wir einen Vers, der noch ein viel größeres Zeichen. I teraz przeczytamy jeden wiersz, który jeszcze o wiele większą rzecz pokazuje. Johannes 2, Vers 18. Drugi rozdział Ewangelii Jana, 18 wiersz. Vers 18 und 19, bitte. 18 i 19. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że Ci to wolno czynić? Jezus odpowiadając, rzekł im, zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Die Juden fragen, was tust du für ein Zeichen? Żydzi pytali, jaki znak nam pokazujesz? Na spricht er von dem größten Zeichen. A on pokazuje im, czy mówi o tym największym ze znaków, jaki dokona. Brech diesen Tempel ab, und er meint seinen Körper. I on mówi, zburzcie tę świątynię, a ma na myśli teraz swoje własne ciało. Und nach drei Tagen werde ich ihn aufrichten. A ja po trzech dniach znowu ją odbuduję. Er würde in den Tod gehen. I to oznacza, że Pan Jezus pójdzie w śmierć. Das ist das größte Zeichen, das größte Wunder. To jest ten największy znak, największy z cudów. Das Wunder seiner Liebe. To jest ten cud Jego miłości. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Ale trzeciego dnia On zmartwychwstanie. Das ist der Beweis seiner Gottheit. Wir haben das in Römer 1 am Anfang gelesen. I to jest dowód też Jego bóstwa, o czym żeśmy czytali w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale na samym początku tej godziny. Das ist dein und mein Heiland.
I takim jest właśnie Twój i mój Zbawiciel. Wie herrlich ist seine Person. Jakże wspaniała jest Jego osoba. Wie hat er sich in diesen Zeichen offenbart. Jakże On właśnie w tych wszystkich znakach objawił pełnię samego siebie.